Dzisiaj od rana odbywają się uroczystości upamiętniające wprowadzenie stanu wojennego. Pod Dąbkiem Wolności kwiaty złożyli między innymi członkowie Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego Solidarność z oddziału regionalnego podlaskiego w Suwałkach. O czasach represji, prześladowań i bohaterstwie członków Solidarności przypomniał podczas okolicznościowego przemówienia Zdzisław Koncewicz. W tym okresie poniosło śmierć w odzyskaniu niepodległej Polski 56 osób, a było internowanych około 10 tysięcy osób. Tradycyjnie 13 grudnia w naszym mieście spadkobiercy spuścizny Solidarności oddają hołd twórcom pierwszej Solidarności. Kwiaty pod Dąbkiem Wolności oraz pod pomnikiem księdza Jerzego Popiełuszko złożyli także m.in. Czesław Rękiewicz, Zdzisław Przełomiec, wiceprezydent Ewa Sidoryk oraz delegacja zespołu szkół nr 2 z dyrektorem Romualdem Borkowskim. Główna część uroczystości, podczas której działaczom Solidarności wręczone zostaną medale okolicznościowe, odbędzie się dzisiaj w Białymstoku.